Kolano. Żeby opowiedzieć historię z dzisiejszego odcinka, musimy się cofnąć w czasie. Ogólnie cofamy się do momentu, w którym miałem długie włosy i brzmiałem w ten sposób. Elo Melo 320, ja jestem Kuba Weldunek. Więc były to bardzo ciekawe czasy. Ale dzisiaj nie o tym, bo opowiem wam, jak spotkałem pewnego youtubera. Ta historia zaczyna się w listopadzie 2019 roku. Podczas przeglądania YouTube'a natrafiłem na filmik Kuby z kanału Ptaszniki Zająca. W tym filmiku powiedział o tym, że będzie na krakowskich targach terrorystycznych, które odbędą się 24 listopada. Kiedy to usłyszałem, to poleciałem sprintem do rodziców, żeby spytać się, czy coś wtedy robimy. Rodzice byli zdziwieni takim nagłym pytaniem, ale ostatecznie powiedzieli, że nic wtedy nie mamy zaplanowane. Nie pamiętam dokładnej rozmowy, ale jakimś cudem zgodzili się na wycieczkę do Krakowa. Hej, tutaj Dudek montujący filmik z tej strony, tak nie zaprzerwę to wideo, ponieważ kiedy szukałem zdjęcia smoka wawelskiego, natrafiłem na ten artykuł, który brzmi: smok wawelski żył 210 milionów lat temu. Był naprawdę potężny. Jakby co ma znaczyć potężny i czemu to jest jakiś randomowy dinozaur wstawiony na miniaturkę, nie rozumiem. Wracamy do wideo. I teraz zaczyna się ta śmieszniejsza część tej opowieści. Bo kiedy wybieraliśmy hotel, nie patrzyliśmy na ilość gwiazdek, tylko na to, jak blisko jest do targów. Co poskutkowało bardzo śmiesznym zdarzeniem, ponieważ okazało się, że hotel miał ze 3 gwiazdki, albo nawet 2,5, nie pamiętam. Ale jak weszliśmy po prostu do naszego pokoju, pierwsze co rzucało się w oczy, to taka wielka plama na wykładzinie, na samym korytarzu, na wejściu. I jak weszliśmy w głąb mieszkania, to jeszcze na sufitach znaleźliśmy ciemne plamy, więc po prostu cudowny hotel. Jak teraz nad tym myślę, to to była jedyna niefajna rzecz w tym hotelu. Tam oprócz targów jeszcze pozwiecaliśmy nieco Kraków, ale jakby nie mam nic tego nagranego, więc nic wam tutaj nie pokażę niestety. Dobrze, więc przejdźmy już do długo wyczekiwanego momentu, czyli do targów. Zajechaliśmy dosłownie jakieś 10 minut przed czasem, albo 15, nie pamiętam, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Weszliśmy, rozejrzeliśmy się, w międzyczasie kiedy tam byliśmy, nawet kupiłem terrarium dla mojego pająka, w którym teraz siedzi. A propos tego terrarium, czajcie tą sytuację, ja nawet wtedy pająka nie miałem. To znaczy kupiłem go 2 tygodnie później na innych targach, tym razem wrocławskich, ale i tak kupiłem terrarium dla pająka, a nawet nie wiedziałem, kiedy go kupię. No, ale wracając do tematu, po tym jak się rozejrzeliśmy, stanęliśmy do kolejki do Kuby. Tamtego dnia miał na swoim stoisku jakieś tam wszystkie, wiecie, kubki, kalendarze itp. Kiedy kolejka doszła do nas, kupiliśmy kubek dla mojej siostry, dla mnie kalendarz i jeszcze wziąłem od niego autograf. Taka jeszcze śmieszna historia z tym autografem, bo kiedy prosząc o autograf, on się mnie spytał, dla kogo? Jakie imię w sensie mam? Ja totalnie nie dowierzałem, że jest ten moment i tak się zająkałem po prostu, tak się na niego patrzę i mówię mu prosto w oczy, dla mnie. On po prostu umiera prawie ze śmiechu, ja nie ogarniam, co się stało i po chwili mówię, to znaczy dla Kuby też mam na imię Kuba. Więc no, autograf prezentuje się w ten sposób. I po podpisaniu autografu przyszła pora na zrobienie sobie zdjęcia. I uwaga, uwaga, prezentuje się ono w ten sposób. Naprawdę dziękuję za obejrzenie tego odcinka, każda pozytywna ocena mi bardzo pomaga. Tak samo jak komentarze, bo wszystkie czytam i na każde odpowiadam. Więc no, nie będę wam zabierał więcej waszego cennego czasu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!